Pan Karton sprząta świat. Jak można tak zaśmiecać miejsce, w którym się żyje? Niektórzy nie rozumieją, że to właśnie od nich zależy, jak będzie wyglądała nasza planeta za kilka lat i przez wyrzucanie odpadów do odpowiedniego pojemnika wpływają na stan środowiska. Chodźcie, dzieci, musimy coś z tym zrobić. Pan Karton razem z Piotrkiem i Marysią postanowili wziąć udział w tegorocznym sprzątaniu świata i posprzątać naszą planetę. Razem z panem Kartonem przypominamy, że należy zbierać wszystkie odpady i odpowiednio je segregować. Do żółtego pojemnika wrzucamy kartoniki po mleku i sokach oraz plastikowe i metalowe opakowania. Do zielonego szkło, do niebieskiego papier, tekturę i opakowania papierowe, natomiast do brązowego odpady kuchenne. Zgodnie z hasłem „Śmieci to surowce”, każdy odpad może zyskać drugie życie. Na przykład z kartoników po mleku i sokach mogą powstać pudła z tektury falistej, chusteczki, ręczniki kuchenne, notesy. Dzięki sprzątaniu świata na co dzień możemy przyczynić się do lepszego życia na czystej planecie.